Arkadiusz Żabka, witam o poranku. Za pomocą Skype'a łączymy się z Urzędem Miasta Rybnika. Tam prezydent Piotr Kuczera. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jak zdrowie? Dobrze, chociaż deszczowy poranek zachęca do tego, by dłużej podejść w łóżku. Chociaż tydzień bardzo aktywny. Te zdrowie się na pewno przyda wszystkim rybniczanom. Wczorajsza Komisja Zdrowia, i od tego chcę rozpocząć poranną rozmowę, przynosi informację, że zagrożona jest pediatria. Jak informuje radny Łukasz Kłosek, ma pediatria z Rybnika przenieść się do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Czy pan prezydent tę informację potwierdza? Dzisiaj będę rozmawiał z panią dyrektor i wtedy będę mógł potwierdzić. Chciałem usłyszeć to z jej ust. No, byłaby to bardzo zła wiadomość dla Rybnika. Czy pan prezydent może w jakikolwiek sposób powiedzieć stop? Wiemy, że organem nadzorczym, organem założycielskim jest Urząd Marszałkowski. Na pewno będę przekonywał pana marszałka, że to jest po prostu złe rozwiązanie, ale chciałbym rozpocząć od rozmowy z panią dyrektor. No, gdy wchodziła do Rybnika, no to było zapewnienie, że wręcz liczba oddziałów będzie zwiększana, no, bo to główny szpital subregionu, no i jest w największym mieście tegoż subregionu. Czekamy na pomyślne wieści w takim razie. Będzie pan pytał też o szczepionki, panie prezydencie, ponieważ ostatnie informacje przynoszą też złe wieści dla miasta Rybnika, ponieważ kilkaset osób trzeba było przesunąć na inny termin, bo do Rybnika nie dotarły szczepionki na kampus. Miasto Rybnik przygotowało 3 punkty, te punkty są wyposażone, czekają ekipy. Rzeczywiście problemem są szczepionki w ramach systemu narodowego, który jak widać tymi szczepionkami nie dysponuje. Nie chcę zakładać, że nie dysponuje dla Rybnika. Rzeczywiście odwołano 400 osób z kampusu. Mam informację, że plan na ten tydzień to zaszczepienie około 850 osób na kampusie, 750 na hali w Boguszowicach i 190 w szpitalu psychiatrycznym, ale to są plany. Wszystko zależy od systemu, no, a ten system limituje ilość szczepionek, no, stąd taka, a nie inna sytuacja. Mój zastępca rozmawiał z wojewodą właśnie w tej sprawie, no ale wszyscy rozkładają ręce, mówiąc, że po prostu szczepionek nie ma. No właśnie, ale dlaczego nie ma dla Rybnika, panie prezydencie? Dlaczego nie ma dla Rybnika? Ponieważ wczoraj próbowaliśmy także rejestrować nasze pociechy w wieku 16-17 lat i także Rybnik jest takim miastem, gdzie trudno takie dziecko czy nastolatka zarejestrować. Panie redaktorze, bo tyle tłumaczę się nie za siebie. No, pytanie powinno zostać skierowane do służby wojewody i Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie mam wglądu w mapę dystrybucji tejże szczepionki. Zakładam, że tym kryterium podstawowym jest liczba mieszkańców danego miasta. Jeżeli nie takie kryterium, no to się pytam publicznie, jakie. Te wydaje mi się po prostu najbardziej logiczne. Jeżeli jest jej mało, no to procentowo bym dzielił tę szczepionkę zgodnie z ilością mieszkańców. No byłaby w tym jakaś logika. No, zafundowano nam jak na razie jazdę po całym regionie tylko po to, żeby się zaszczepić. Dobrze. A propos regionu, to nawałnica przyniosła ogromne straty, szczególnie w miejscowościach położonych na południu od Rybnika. Natomiast Rybnik też nie był wolny od tej nawałnicy. 87 interwencji straży pożarnej, zalane posesje, budynki, zalane drogi. Panie prezydencie, to jest pytanie o stan tego wszystkiego, czym dysponujemy, ale nim zapytam o to, to nasi słuchacze zwracają uwagę na to, że pana wpis o tej nawałnicy pojawił się dosyć późno, ponieważ na początku, gdy wszyscy samorządowcy mówili o tym, jak woda zabiera dobytek mieszkańcom, to pan informował o tym, że otwieramy dom samotnej matki i ojca. Ja to, że no nie chodzi przecież o wpisy na Facebooku, tylko chodzi o na przykład wyposażenie ochotniczych straży pożarnej, by mogły szybko i dobrze dojechać. Rybnik tutaj może być wzorem. Z punktu widzenia informacji z Centrum Zarządzania Kryzysowego, akurat Rybnikowi się udało w pewnym sensie. No były rzeczywiście podtopienia, były zalane piwnice, ale nie było jakiejś sytuacji dramatycznej. Rzeczywiście nasi sąsiedzi o wiele trudniej znieśli tę nawałnicę. No, Rybnikowi trochę się upiekło, co nie oznacza, że sztab kryzysowy, swoisty kryzysowy nazwijmy to, nie działa, ale tak naprawdę wszystkie OSP wyjechały, rybnickie służby komunalne sprzątały i dość szybko sobie z tym poradziliśmy. Wiem, że są jeszcze dzisiaj gminy, które porządkują. I liczą straty. Panie prezydencie, to jest też pytanie o stan rowów melioracyjnych w mieście, studzienek kanalizacyjnych czy systemu w ogóle odwodnienia.
Panie redaktorze, są takie sytuacje, że jest taka nawałnica, że żaden system odprowadzania wody sobie z tym nie poradzi. Mamy kilka takich miejsc, które są tak zwane trudne i tam te rowy są pod szczególnym nadzorem, ale też to wynika na przykład z formy zabudowy i choćby faktu, że część placów jest po prostu bardzo mocno wybrukowana i ta woda nie ma gdzie wsiąkać. To jest problem, bym powiedział dzisiaj, który jest systemowy. Tam betonizacji miast, tak? Będziemy inwestować w kanalizację deszczową, ale to wymaga czasem czasu, a czasem po prostu koszta przewyższają sens tej inwestycji. No bo jest tak, że po prostu tej wody nie bardzo jest gdzie odprowadzić. Trzeba by budować potężne zbiorniki retencyjne, także na pewno pod szczególnym nadzorem te miejsca w rynku są. Panie prezydencie, ale są takie miejsca, które regularnie są podtapiane, na przykład Niewiadom, ulica Radoszowska łącząca się z Redutowami. Tak, mógłbym jeszcze wymienić kilka innych miejsc. No to wynika z ukształtowania terenu z bliskości rzek często. No i jest tak, że robimy co możemy, ale czasem żywioł po prostu jest silniejszy. Z pokorą musimy podchodzić bardzo często do tego, co się dzieje. Panie prezydencie, dotarła do mnie informacja o tym, bo trwa budowa, czy właściwie no, modernizacja Świerklańca, który się zawalił kilka tygodni temu. Dotarła do mnie informacja, że odbudowa Świerklańca odbywa się za pomocą pustaków, a nie cegieł. To prawda? Panie redaktorze, z tego co wiem, to na razie mamy roboty zabezpieczające. Cała dokumentacja poszła do konserwatora zabytków i on to będzie osobiście nadzorował. Mówię o wojewódzkim konserwatorze zabytków. I on dopuści formę, z jakiej można dokończyć tą budowę. Ja myślę, że akurat ta forma no, zewnętrzna nas najbardziej interesuje. Myślę, że wiele budynków w różny sposób było odbudowywanych. Proszę zwrócić uwagę, że po wojnie Warszawa... Ale ma pan informację, że będą używane pustaki zamiast cegieł? No trudno mi się tutaj wypowiadać. Ostatecznie to jest prywatna inwestycja, panie redaktorze, nie miejska, przypomnę. I jest pod nadzorem konserwatora zabytków. Także on będzie miał decydujące zdanie, w jaki sposób się koniec może być odbudowany. Bardzo bym się cieszył, żeby był odbudowany jak najszybciej i oczywiście z jak najlepszych materiałów. Wojewódzki konserwator, nie miejski. Nie, wojewódzki. Tak jest. Ten budynek będzie nadzorowany aż z Katowic. Dobrze, to teraz pojedźmy z Katowic aż do Warszawy, ponieważ mamy koncepcję Polskiego Ładu i już mamy głos prezydenta Piotra Kuczery, który mówi, że ta nowa propozycja rządu zabierze samorządom finanse, a to wpłynie na budżety mieszkańców, a to też zatrzyma inwestycje. Panie prezydencie, czego w Rybniku nie będzie? Głos prezydenta Kuczery przede wszystkim mówi o tym, że musimy się dokładnie policzyć. No to jest bardzo świeża informacja, w pewnym sensie taki program wyborczy bym powiedział, bo trzeba to budować na pewno odpowiednim prawem, ustawami, byśmy mogli przedstawić mieszkańcom dokładne wyliczenia. Ja wiem jedno, że niestety tendencja centralistyczna powodowała, że gdzieś te finanse samorządów po cichu były obcinane. No bardzo bym się bał tego zjawiska. Na razie stwierdzam prosty fakt. Musimy się dokładnie policzyć. Czyli prezydent tak naprawdę na razie nie wie, dlaczego mówi nie. Nie mówię nie, panie redaktorze. Mówię to, że musimy się policzyć i wiem jedno, że tendencja niestety była taka, by szukać pieniędzy kosztem samorządów i bardzo bym tego nie chciał w przyszłości. Do tego tematu pewnie wracać będziemy. Tymczasem dziękuję za poranną rozmowę. Naszym gościem był prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Dziękuję.